nastąpi uroczyste podpisanie listu intencyjnego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego, o którym mówił pan prezes Artur Biernat i pan marszałek Adam Struzik. Do podpisania listu intencyjnego zapraszam pana marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Figurskiego, prorektora do spraw rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pana prezesa zarządu spółki Wojskowej Akademii Technicznej Technobat Piotra Majchrzaka, pana prezesa zarządu firmy IT Expert Andrzeja Albera, pana Stanisława Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, członka Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje Miejskie w Płocku oraz pana Artura Biernata, prezesa Spółki Inwestycje Miejskie w Płocku. Zapraszamy. Chciałbym poprosić pana marszałka Adama Struzika o podsumowanie projektu. Proszę państwa, nie chciałbym oczywiście tutaj przedłużać. Wszystko w sprawie projektu zostało powiedziane. Ja tylko chcę taką konstatację tutaj wygłosić, że w wielu dziedzinach życia samorząd województwa, nasze placówki, nasze jednostki są w gronie liderów. I mam nadzieję, że ten projekt też będzie wpisywał się w taki sposób myślenia z wyobraźnią, z perspektywą. Jeśli on się powiedzie, jeśli uzyskamy pozytywny efekt, to może będzie też przełomowy dla pozostałych i mazowieckich szpitali, ale też polskich szpitali,
i innych obiektów użyteczności publicznej, bo tak intuicyjnie chyba nie ma lepszego obiektu tutaj w Płocku, który się by nadawał do takiego pilotażowego projektu. I myślę, że tu Państwo profesorowie, Państwo z Wojskowej Rady Technicznej to potwierdzą. Poza tym, tak jak powiedziałem, przechodzimy już na ten etap inteligentnego zarządzania energią. To jest następne wyzwanie i w wymiarze tym mikro, pojedynczych instytucji, no ale też przyjdzie czas wkrótce na tą skalę miasta, no a nawet później skalę regionu, bo to jest przyszłość i taki poważny element efektywności energetycznej. Dziękuję bardzo i życzę nam wszystkim, żeby nam się powiodło. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, że projekt jest charakteru badawczo-rozwojowego, poprosiłabym jeszcze o dwa zdania pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Mariusza Figurskiego, prorektora do spraw rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Poprosimy o dwa zdania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Wojskowa Akademia Techniczna z wszystkim się kojarzy z wojskiem, no bo w samej nazwie. Natomiast faktycznie rozwijamy technologie tak zwanego podwójnego przeznaczenia, dual use, które są transferowane do gospodarki. Tak się dzieje na całym świecie i ten przykład dzisiejszego podpisania tej umowy jest właśnie jednym z tych elementów realizacji strategii Wojskowej Akademii Technicznej, nowoczesnej strategii, która gwarantuje transfer nowoczesnych technologii, które wynikają z technologii uzbrojeniowych do gospodarki. Zarówno dla wojska, jak i dla gospodarki narodowej sprawa energetyki, magazynowania energii jest kluczowa obecnie, bo ona zabezpiecza działanie wszystkich systemów. Mamy coraz bardziej rozbudowane systemy zarządzania, systemy informatyczne, które muszą mieć zasilane w energii. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to generalnie rzecz biorąc nasza cywilizacja może po prostu upaść. A więc generalnie rzecz biorąc zachęcam również do jeszcze większego działania w tym zakresie. Nasza uczelnia będzie wspomagała, jak tylko będzie mogła, i zarówno tym wartościami intelektualnymi, ale także i mocami, które obecnie posiadamy, żeby realizować takie przedsięwzięcia na forum naszego województwa, ale także i w obszarze całego państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, a teraz zapraszamy media na briefing prasowy do sali numer 3, która znajduje się po lewej stronie.